Hop, hop. Hop, hop. Jest tam kto? Prześladuje mnie piosenka, chyba kołysanka, w której coś rzuca długi cień na ścianie. Dzisiaj ja rzucam długi cień na ścianie, bo nadeszła noc polarna w Warszawie. Jakby ktoś mi przypomniał tę piosenkę, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. A nie o piosence oczywiście. Mysz mi nie działa. Jest taki dziennikarz, Tom Longo, dziennikarz telewizji Newsmax, która działa 20 lat z sukcesem na amerykańskiej prawicy głównie. Tom Longo 28 listopada na swoim blogu napisał coś o premierach Orbanie i Morawieckim. Przeczytam to, a adres tego tekstu znajdziecie Państwo w opisie filmu oczywiście. Tekst brzmi następująco. Znaczy długi tekst, ale ja wybrałem kawałek. Węgry i Polska, tytuł. Węgry i Polska tworzą nieprzezwyciężalną przepaść dla wielkiego resetu. The Unbridgeable Gap. Obaj ludzie, obaj panowie, czy tam rozumieją trudną pozycję swoich krajów pochwyconych w pułapkę między nie mniej niż trzy wielkie potęgi: Stany Zjednoczone, Unię Europejską i Rosję. Balansowanie między tymi trzema mocarstwami jest przynajmniej trudne, a w najgorszym razie jest to zupełny koszmar. Tak więc ich pewność siebie jest doprawdy wielkim wydarzeniem, momentous event, i najprawdopodobniej zwiastunem wielkich zmian nadchodzących dla Unii Europejskiej. Oczekujmy uaktywnienia botów Sorosa na Węgrzech. To było pisane 28, może się już uaktywniły. W Polsce uaktywniły się nawet nie boty, tylko tak zwane ludzkie istoty. Na całej opozycji, bo chodzi przecież o uchwałę, bo chodzi przecież o sprzeciw wobec weta. Sprzeciw, przepraszam, o weto wobec, ojejku, rano, a ja już jestem taki w takim stanie mózgu. Chodzi o weto wobec budżetu Unii Europejskiej. Ich pewność siebie jest wielkim wydarzeniem, powiada Tom Longo. I najchytrzejszą rzeczą, jaką mogą uczynić, jaką któryś z nich mógłby uczynić, jest otwarcie nowej rundy rozmów z Rosjanami, którzy właśnie obwieścili, że już zakończyli negocjacje na jakikolwiek temat z Unią Europejską. To by im obu, czyli na poczęcie rozmów gospodarczych z Rosją przez jednego z nich, w domyśle Orbana, to by im obu dało ogromnego kopa, a tremendous leverage w rozmowach z Brukselą, redukując listę ich, w cudzysłowie, nieprzyjaciół z trzech do dwóch. Nawet gdyby to znaczyło, że proszą się o kolejne sankcje od Merkel i jej nowego Stasi. Weto wobec budżetu, którym zagroził Polska i Węgry, pytanie, czy to jest poważna groźba, czy tylko takie gadanie, spotkało się z nieczytelną reakcją Konfederacji, która przyłączyła się do uchwały całej opozycji. Potem próbowali to naprawić to wyjaśnieniami trzech polityków, Dziambora, Bosaka i Brauna. Braun wypadł w tym wiarygodnie, pozostali mniej. Teraz rozkręcają sprawę ze wspólną chwałą razem z dziobrystami w PiS-ie na temat antyunijną tym razem, żeby się postawić Unii w sprawie uchwały Parlamentu Europejskiego na temat
wyroku Trybunału Konstytucyjnego o aborcji. No ale to wszystko jest odkręcanie czegoś, co się już wydarzyło. Konfederacja razem z całą opozycją jawnie, czytelnie dla wszystkich Polaków uderzyła w ten akurat jeden, to rzadka rzecz, słuszny, dobry krok rządu Kaczo-Morawieckiego. No to skończyłem dygresję o Konfederacji. Ktoś napisze na pewno w komentarzu, że tak, Masny teraz dostał zadanie od oficera prowadzącego, żeby bić w Konfederację. No nie mam oficera prowadzącego, musiałby być... O, inna historia, powiem kiedyś, co prawdziwi ludzie z wywiadu mówią na temat tego, jak z takimi ludźmi jak ja sobie trzeba radzić. Na pewno tacy ludzie jak ja nie mają oficerów prowadzących. Jest ich wielu, nie jestem jakimś wyjątkiem. Więc wróćmy do Morawieckiego i Orbana. W sprawie tego weta, które oni zapowiadają wobec budżetu razem z przyległościami budżetu Unii Europejskiej, rzeczywiście można jakieś ruchy podjąć dla wzmocnienia swojej pozycji. Czy Orban podejmie demonstracyjne rozmowy z Rosją? Kto wie, kto wie. To musiałby zrobić natychmiast przed szczytem Unii Europejskiej, czyli czekamy, jeszcze mamy ładne parę dni. Co może zrobić Morawiecki? Morawiecki z Rosją, no nie wypada mu się za bardzo dogadywać, chociaż tam jest naprawdę wielkie oczekiwanie na współpracę gospodarczą z Polską, zwłaszcza ze strony regionów rosyjskich. Rosjanie potrzebują tej współpracy gospodarczej, właśnie z Polską bardziej niż z Węgrami. Polska jest większa, jest bardziej po drodze. Możemy też my, Polacy, rozmawiać z całą Azją. Azja jest w procesie dynamicznych i nieoczywistych zmian gospodarczych. Tam są pewne kierunki do rozpoznania, kierunek odchodzenia od dolara, uniezależnienia od amerykańskich instytucji ponadnarodowych, niby ponadnarodowych, ale jednak kontrolowanych z Ameryki. Azja jest daleko, dalej niż Rosja, no ale jest i pewne organizacje eurazjatyckie skupiające Białoruś i Rosję, to są nasi sąsiedzi przecież. Różne rozmowy można podjąć demonstracyjnie. Ja mam jeszcze jedną propozycję, mianowicie propozycję naciskania na Unię Europejską, na establishment europejski, na Merkel, akcją wewnątrz samej Unii Europejskiej. Akcją, do której nie musi prowadzić polski rząd, ani polska partia rządząca. Może ją prowadzić, no, w najlepszym razie odłam tej partii, czyli frakcja Ziobry. Skoro i tak już jest taka antyunijna, to mogliby to robić. Mogą to robić siły pozarządowe i pozapolityczne wręcz, pozapartyjne w każdym razie. Mianowicie byłaby to akcja, o której wspominam od w ogóle już od chyba 3 lat prawie, a teraz coraz częściej, mianowicie akcja wspólnego z innymi politycznymi ośrodkami w Unii Europejskiej, w innych państwach, wspólnego z nimi, głośnego, no przynajmniej nawoływania, a może prac organizacyjnych w kierunku zrzucenia całej tej czapy brukselsko-berlińskiej, zrzucenia instytucji europejskich, przede wszystkim Komisji Europejskiej i Parlamentu, zrzucenia prawa europejskiego, które nam nie jest potrzebne, zrzucenia ich bez polexitu, demontażu nie Unii Europejskiej. Czy idziemy ku demontażowi nie Unii Europejskiej, tylko ku demontażowi tego, co narosło nad Unią Europejską, czy nad więziami europejskimi. Nie polexit, ale też nie eurokołchoz, tylko Europa wolnych narodów. I ten kierunek, czy działanie w tym kierunku, ale głośne, głośne, natychmiastowe, może przekonać upadający, tak naprawdę gnijący establishment Unii Europejskiej, sterowany z daleka, zza oceanu przez globalistów, do tego, aby poważniej, z większym szacunkiem traktować takie państwa jak Polska, Węgry, a także Słowenia, Portugalia i innych, którzy nie chcą ulegać dyktatowi eurobiurokratów z kanclerką Niemiec na czele i z jakimiś tajnymi
wysłannikami globalistów, którzy tak naprawdę tym wszystkim rządzą. I z tą propozycją pozostaje do przemyślenia na dziś i na później. Żegnam się z Państwem w takim razie pewnie do jutra. I bardzo proszę o mądre komentarze, kolejne linki, bo przecież ten Tom Longo wpadł do mnie właśnie za pośrednictwem jednego z Państwa, tak, który mi podrzucił linka do przeczytania. Dziękuję bardzo.